Dobra. Słuchajcie, powiemy sobie w ogóle troszeczkę o takich elementach diagnostyki i zrobimy badanie fizykalne jamy brzusznej. To nie jest do końca takie badanie jak to pełne lekarskie badanie brzucha, ale jest na nim oparte. Dlatego, że nie będziemy tutaj potrzebowali różnicować takich rzeczy, czy tam jest zapalenie otrzewnej, czy tam jest wyrostek robaczkowy. No nas to generalnie jakby z perspektywy fizjoterapeuty, masażysty nie interesuje, bo my chcemy wykluczyć tylko przeciwwskazania do w ogóle zrobienia zabiegu. A już samą konkretną diagnozę zostawiamy lekarzowi na oddziale SOP. Jeśli byłoby bardzo niefajnie, jeśli trochę lepiej, no to po prostu gdzieś tam go odsyłamy do przychodni. W każdym bądź razie będziemy palpować brzuch w podobny sposób i zbadamy kilka rzeczy. I teraz tak. Generalnie w tym badaniu fizykalnym jamy brzusznej możemy podzielić brzuch na 9 kwadrantów do zrobienia takiej wstępnej palpacji. A jak się te kwadranty będą dzielić? Generalnie tak, mamy kwadranty dolne, środkowe i górne. Dolne to będą te od kolców biodrowych przednich, górnych w dół, jakby całe to podbrzusze. Środkowe między kolcem a dolnymi łukami żeber. No i od łuków żeber dolnych, mniej więcej do mostka, to będą te kwadranty górne. Czyli tutaj jeszcze troszeczkę odsuniemy. Teraz tak. Mamy dolne. Mniej więcej. Słuchajcie, też mniej więcej tutaj nie jest potrzebna jakaś chirurgiczna precyzja. Chodzi tylko o to, żebyśmy każdego z tych kwadrantów przynajmniej raz dotknęli taką palpacją powierzchowną i przynajmniej raz troszeczkę głębiej. Zrobimy sobie to na dwie tury. I teraz tak, jak będziemy, bo teraz mamy 3, teraz potrzebujemy jeszcze je podzielić na 3. I teraz dwie pozostałe linie będą wzdłuż osi ciała, z tym, że będą od niej oddalone. To jest mniej więcej tak, jakbyśmy je puścili przez środek obojczyka. Tak? Czyli mniej więcej tutaj jedna i mniej więcej tutaj druga. Jest 9. 9 pól. I teraz tak. Każde z nich możemy sobie zbadać. Najpierw dość powierzchownie. W ogóle do palpacji brzucha używamy bardzo luźny krok. Przykładamy opuszki palców. Możemy nawet zrobić sobie taki trik, jeśli chcemy wyczuć troszeczkę więcej i być delikatni, że ta jedna ręka, którą używamy bezpośrednio do kontaktu z ciałem pacjenta, jest zupełnie luźna, jest bierna i ta druga jest mechaniczna, troszeczkę nam będzie popychać nasze palce w dół tkanek. Także robimy naprawdę powolutku tą palpację, bo każdy taki ruch nagły spowoduje od razu to, że jama brzucha nam się napnie, tak? W takiej reakcji obronnej. A że też powierzchownie, co tutaj, czego szukamy? Przede wszystkim brzuch powinien być zupełnie miękki i w pozycji leżenia na plecach zapadnięty. Nawet jeśli ktoś ma troszeczkę więcej tkanki tłuszczowej, to nie powinien on być twardy. Jeśli jest twardy, no to możemy podejrzewać, że pacjent ma jakieś problemy z być może albo z wypróżnianiem, albo ma wzdęcia. Nic z tego właściwie nie jest bezpośrednio przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu. Czasami nawet bardzo fajne efekty nasza praca tutaj może przynieść, ale z drugiej strony może tak, jeśli pacjent ma problemy z samymi jelitami i ma jednocześnie dolegliwości ze strony odcinka lędźwiowego kręgosłupa, no to może faktycznie jego problemem nie jest kręgosłup. Może to będzie
faktycznie warto akurat zająć się samym brzuchem. Nie? Ok, więc mamy pierwszą rundkę taką zrobioną, bardziej powierzchownej palpacji. Dlaczego też w ogóle może tych 9 kwadrantów? Generalnie też jakby nie będziemy teraz za bardzo w to wnikać, ale pod każdym z nich znajduje się przynajmniej jeden ważny organ, który uciśnięty może dawać dolegliwości bólowe. Tak? Jeśli ból będzie taki dość ostry, miejscowy, no to raczej powinniśmy kogoś odesłać na dalszą diagnostykę. Tak? Jeśli jest to po prostu nieprzyjemne, ale nie ostre, no to jest to z kolei wskazanie, żeby popracować. Także druga taka głębsza palpacja. I tylko w jednym miejscu każdego kwadrantu? Tak, bo to są, generalnie słuchajcie, jeszcze jakby wracając do tego tematu, co my tutaj palpujemy. Mówiłem, że w każdym z tych kwadrantów jest przynajmniej jeden organ wewnętrzny, z tym, że nawet już pod kątem terapii wisceralnej. Nie? Słuchajcie, nie ma szans, żeby palpować jakiś organ wewnętrzny. Słuchajcie, to jest tak, jakbyście próbowali żywego karpia w bali z mydlinami łapać. Nie wiem, czy ktoś kiedyś miał okazję być przy operacji jamy brzusznej. To jest wszystko w worku otrzewnowym. To jest wszystko strasznie śliskie i jak tylko przyciskacie palec, to właściwie wszystko spod waszej ręki się wymyka. Także coś takiego, żeby mechanicznie tam dotknąć sobie wszystko, palpować, to jest taka raczej fikcja. Więc po prostu badamy obszar i tkanki z tego obszaru będą dawały dolegliwości bólowe albo nie. Nie? Oczywiście można gdzieś tam jakimiś mapami się takimi posługiwać, żeby mniej więcej te obszary, gdzie są powiedzmy tam wpust żołądka i tak dalej, gdzieś próbować wymacać, ale akurat do tego jestem sceptyczny. Bo wiem, jak to jakby w środku wygląda. Nie? Ok, więc mamy zrobione. Tutaj, jeśli nie mamy żadnych podejrzeń co do tego, że tam może być coś poza samym napięciem mięśni brzucha, bądź poza samym napięciem otrzewnej, no to po prostu zaczynamy sobie gdzieś tam pracować dalej. Jeśli brzuch jest sam w sobie twardy, w celu wykluczenia ostrego stanu zapalnego, robimy jeszcze taki teścik na obecność objawu Bloomberga. Czyli wchodzimy sobie głęboko w tkanki, wchodzimy sobie tak jak przy głębokiej palpacji, po czym nagle wyciągamy palce. Jeśli w trakcie takiego manewru pojawi się ostry, silny ból, no to on świadczy najczęściej o zapaleniu otrzewnym. Tak? Dlatego, że gwałtownie zmieniamy ciśnienie w jamie brzusznej. No i to jest jeden jakby z takich objawów. Także tutaj też nie dociekamy tego, czy nie siedzimy, nie głowimy się, czy to wyrostek, czy perforacja jelita, tylko wysyłamy od razu do lekarza. Dobra, więc jakby już taką palpację mamy z głowy. Teraz tak, co jeszcze możemy sprawdzić? Możemy sobie wypalpować aortę brzuszną, zwłaszcza, słuchajcie, kiedy mamy podejrzenia też co do natury, przede wszystkim bólów kręgosłupa. Jeśli ból u pacjenta jest ciągły, jeśli za bardzo zmiana pozycji nie ma wpływu na to, czy ten ból jest większy, mniejszy, to już są takie powody do niepokoju. Jeśli w dodatku ból jest o charakterze takim pulsującym, no to już tak możemy, to już wtedy nawet bym nie robił tego badania, tylko już na wszelki wypadek bym odesłał. Ale też nie każdy to pulsowanie nawet przy tętniaku aorty czuje, więc warto po prostu sprawdzić samą aortę pod kątem tego, czy ona ma takie regularne tętno i czy nie wyczuwamy w nim żadnych takich podejrzanych cech. Generalnie też jak będziemy tego szukać? Mniej więcej na wysokości pępka. Tak,
u większości właściwie ludzi będzie ta aorta odrobinę po lewej stronie. Tak, ona sobie biegnie. Cyk. Cyk. Także. No i później oczywiście rozchodzi się w tętnice biodrowe wewnętrzną i zewnętrzną. Więc wchodzimy mniej więcej na wysokości pępka, możemy nawet odrobinkę wyżej. I teraz też taką głęboką palpacją staramy się wejść jak najgłębiej. O. I teraz, kiedy najczęściej pod naszą prawą ręką zaczynamy czuć tętno, to możemy jedną i drugą rękę odrobinę zsunąć do lewej strony pacjenta, czyli naszej jako terapeuty prawej strony. I teraz, kiedy poczujemy, że pod jedną i drugą naszą ręką jest takie same tętno, jest regularne, miarowe, to podejrzewamy, że wszystko jest ok. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to oczywiście wysyłamy kogoś do lekarza. Zwłaszcza jeśli ktoś nam zgłasza objawy takie, o których mówiliśmy. Tak? Ok. I właściwie jeszcze jedną rzecz możemy sobie zrobić. Ona już jakby nie jest stricte związana z żadnym takim bezpośrednim przeciwwskazaniem do wykonania terapii. Ale możemy zobaczyć, w jakim stanie jest wątroba. U studentów jest różnie. Tak? Także słuchajcie, w takich zupełnie fizjologicznych, prawidłowych warunkach wątroba jest niepalpowana. Ewentualnie na dużym wdechu, jeśli mamy odpowiednio ułożone palce, możemy pośrednio poczuć dolną krawędź wątroby. Tylko i wyłącznie. Także wchodzimy sobie. Palce układamy tak. Wchodzimy pod lewy łuk żebrowy. Okay. I teraz weź głęboki wdech. W każdym razie, gdybyśmy poczuli, że bardzo mocno nam palce wybija i są cechy, to może świadczyć. To też, słuchajcie, to jest badanie palpacyjne, więc jeśli mamy wątpliwości, to też można komuś zasugerować dodatkowe badanie USG, które jest bardzo takie rzetelne pod kątem wątroby, żeby się upewnić. I też kiedy w ogóle taką wątrobę będziemy sprawdzać i kiedy możemy komuś zasugerować, że coś może być nie tak. Generalnie same dysfunkcje wątroby korelują często z problemami z barkiem po tej samej stronie. Tak? Czyli tam, gdzie prawy bark, z nim czasami coś dziubiemy, pracujemy, efektów za bardzo nie ma, bo są krótkotrwałe, no to trzeba by było też zobaczyć, co się dzieje tutaj. Bo ten ból i w ogóle dysfunkcja może być rzutowana z wątroby. Słuchajcie, generalnie tyle. To jest taki jakby tylko, powiedziałbym, wstęp do diagnostyki jakiejkolwiek, tylko tak jak mówiłem, żeby najważniejsze patologie wykluczyć, ale generalnie do diagnostyki warto wracać, wertować książki i dalej się gdzieś tam pod tym kątem szkolić, dlatego że mamy taki w sumie zawód, że nie musimy pracować bezpośrednio pod kontrolą lekarza. Jak wiecie, jakby ta współpraca też nie zawsze wygląda tak, jakbyśmy chcieli, no więc na nas też dość duże ryzyko zawodowe ciąży, że coś ważnego naprawdę przegapimy, no i że w wyniku jakby naszego błędu może komuś stać się krzywda, a nawet jeśli nie, no to też jest ryzyko, że po prostu przez naszą mylną diagnozę kogoś za długo przetrzymujemy u nas w gabinecie, podczas kiedy pacjent mógłby dostać fachową, szybką pomoc u innego specjalisty. Nie? Także generalnie to jest taki dość ważny temat. Poza oczywiście samymi testami, takimi stricte ortopedycznymi, no to jednak ta interna jest ważną, ważną rzeczą. Chyba będziemy to porysować. Porysować. Mogę się flomastrami pomalować? Ha, czyli tam to też się nie nagrało? Wszystko jest nagrane. Wszystko będzie.